Zbliżyliśmy się do punktu 15, a mówię, że zbliżyliśmy się, bo wpłynął do mnie wniosek o przerwę ze strony przewodniczącego Komisji Praworządności, dlatego też ogłaszam 5 minut przerwy. Przerwy. Byliśmy przed punktem 15, teraz już jesteśmy w punkcie 15, a więc podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury do przyznania nagrody Bezpieczny Kraków za 2017 rok. Referuje członek zarządu Farmacji. Dziękuję. Bardzo proszę. Nominowane przez nagrodę się pani przeświadczenie przez zarząd Panowe. Przypadko, przerwa się skończyła, przypominam. To wielka moja niedoszczyt wyrażona. Pełni służbę policjanta od 98 roku. W 99 został mianowany na kierownika rewiru dzielnicowych. Praktycznie przez cały ten czas służby tutaj współpracuję z dzielnicą. Wykazuję się na tym dużym zaangażowaniem, więc tak mocno na każde zawołanie. Jakieś problemy się pojawiają, rozwiązuję je i dokładam należyte staranności do rozwiązania tych problemów. Pełna współpraca. Nie wiem, tutaj dostaliśmy wniosek zresztą z Komisariatu Policji, w którym tego pana proponują. Państwo, znaczy policja, komenda policji proponuje tego pana. Pan, tak powiem, nadzorował, wymieniony jako zasługi, tutaj są nadzorowanie wielu imprez, które między innymi wielu imprez, które odbywały się w dzielnicy. Sakrum Profanum, Nowa Huta, dlaczego nie, Noc Muzeum, Kikniki Lotnicze. Myślę, że to jest najlepsza kandydatura spośród tutaj. Przede wszystkim ze względu na zaangażowanie tego pana w rozwiązywanie naszych problemów. Jeżeli pan przewodniczący komisji chciałby coś dodać, to uzupełnić. Ale komisja opiniowała. Komisja opiniowała. Pozytywnie. Dziękuję bardzo panu Rakowi za zreferowanie. Dziękuję bardzo panu. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę bardzo. 19 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Przyjęcie tą uchwałę.